oczy. Nie mów, że to ciebie nie dotyczy. Otwór pewnie kroczy, bo nie trzymasz go na słyszy. Jasne, lepiej się wyżyć, a polityczne jazdy. Dojrzały, odpowiedzialny, mądry i rozważny. Pozwalasz, by robactwo zalękło się w twoim mieście. Życiowa przestrzeń, przypomnę ci coś jeszcze. No to pokrótce streszę te idee pustych chów. Głupotę można zagłąć w liczbie 13 słów. Zawod znów, ta wojna się nigdy nie skończy. Reakcja i bunt, i mam gdzieś ten twarz nie skończy. Tylko żal mi waszych rodzin, że tak się psy wychowali. Adolf Hitler, Lidmowski, Brezhnev i Józef Stalin. Po uszach wali, głupota waszych władców. Co to prawo stali, stawiają wyżej niż rozum. Nie będziemy się was bali, bo i tak jesteście niczym NOP, ONR i Kongres nowej prawicy. Podjadę na ulicy, kontrmanifestacje. To naprawdę niezły wyczyn, by nie wiedzieć, kto ma rację. Siwa wąsada kuchła na usłucha schizofrenii. W stanie od grąba wyłącz film i jeszcze dla jesieni. Pokaż, że masz mózg, potrafisz samodzielnie myśleć. Wójt z domu, nie bądź tłuszcz. Nie pozwól im zaistnieć, słowa ostre jak nóż. Lecz wraz nie załatwia sprawy, kamienie idą w ruch. Czas wyrobić sobie nawyk. Oni stawiania oporu, nie ma stabilnego gruntu. Nacjonalistyczna szmata, to się puszcza ze 100 funtów. I taka to mądrość, tylko hanków flagi. Myślą, że władca ma godność, a naprawdę król jest znak. Między nogami mu zwisa jeden wielki doble. Zawsze możesz się pocieszyć, zapuść sobie rąbę z rąbę. Zakaz pedałowania, im też pewnie wójce zgłosić. My przynajmniej mamy jaja, a wy wciąż musicie poczcić. Proszę brać dużo sił, rok po roku coraz gorzej. Każdy kto w tym kraju żył, wie, że państwo nie pomoże. No bo ci, co są u władzy, mają ze sobą problem. Albo są idiotami lub zastraszyli ich na dobę. Pamiętaj, nie rozmawiaj, księrnia gówno może więcej krzyczą niż im wolno. Te tchórze w radiowozie zawsze są po drugiej stronie. Ciągle mają się w dupie, walczymy w jednej armii, więc trzymamy się w kupie, tak. Kurwy legalizują swędy pory tych jednostek. Celtyki i swastyki, szermie, tak to przecież proste, proste. Co to się dziwić, nie ma politycznej wizji w tym, że płody białej Polski. Pracuje na policji, monitoruje fora, obserwuje skłody. Jak najtańsza prostytutka sprzeda się za parę złotych. To ja gadam głupoty, powiedz sobie o tym, że sponsorujesz nazistowski chłop ze swojej floty. Którą co miesiąc dodajesz, by to zbrajać te hordy. Jak tak bardzo lubią biel, to spuści się na mordę. Antypolski populizm i do tego zniesławienie. Nie będzie mi cię żal, więc lepiej skończ w tym pieprzenie. Oja tu kurta tradycji, wymierzonej budę. Drogodyna za parycji, znowu z mózgu wali dupę. To łby jest zakute, na ciebie też mają haka. Więc się lepiej szybko przyłącz glisty, trzeba wyłapać. Mówią, że w grupie siła, ja nie twierdzę, pójdź się gładko. Ale w życiu nie osiągną nic ci, co mają łatwo. Jak też do winy swoim dziadkom, to sprawa jasna. Stawiać opór na alejach stołecznego miasta. Bo walka trwa, to niby wyświetlany slogan. A i tak mądrzejszy, odbrednie NSDO Kogan. Wielcy, proszę cię, Słowianie, na ulicach robią desant pojebane. Mentalnie wnuki Rudolfa Hessa. Te stać się w końcu wiedzieć, że to sprawa marginalna. Wcale nie warto rozmawiać, trzeba skoczyć do gardła. Prosta flipetarda, uniesiona garda. Intelektualne dno, oceń wędce wady garda. Ale bardzo chciałem zawsze być daleko od przemocy. Ale kiedy na to patrzę, to zło z dnia i w nocy. Jak grom na mnie spada i wiem już czego chcę. WWW 11 listopada ORG. Trzeba zebrać dużo sił, rok po roku coraz gorzej. Każdy kto w tym kraju żył, wie, że państwo nie pomoże. No bo ci co są u władzy mają ze sobą problem. Albo są idiotami lub zastraszyli ich na dobre. Pamiętaj, nie rozmawiaj, księrnia gówno może więcej krzyczą niż im wolno. Te tchórze w radiowozie zawsze są po drugiej stronie. Ciągle mają się w kupie, walczymy w jednej armii, więc trzymamy się w kupie, tak. Ale nie to co cudę za telewizor. Te ciągle tu cały dzień śpają, śpają i piją. Nie są żadna konkurencja, nie trzeba na to. Antyfaszyzm to tak naprawdę faszyzm, tyle że to są mocne słowa, ale to są słowa prawdziwe. Bardzo pan emocjonalnie wypowiadał się, szczególnie w drugiej części. Pamiętaj, policja zawsze więcej straszy niż może ci tak naprawdę zrobić. I nie możesz dać się im zastraszyć. Miej gdzieś to, co do ciebie mówią, ale bądź uważny i nie lekceważ wroga, jakim są. Nie musisz zeznawać, masz święte prawo odmówić zeznań. Co więcej, masz prawo kłamać, mataczyć, nie mówić całej prawdy w swojej sprawie. Nie dotyczy cię więc oskarżenie o składanie fałszywych zeznań. Tak czy inaczej wyjdziesz, nieważne czy po kilku godzinach. Maksymalnie wyjdziesz po 48 i nie stresuj się, jakby miało być inaczej. Najpierw pogadasz z sędzią i teraz twoja rola jest najważniejsza, by przed niej dobrze wybrać. A kiedy znowu wyjdziesz na zewnątrz, wyjdziesz na wolność, zgłoś
się koniecznie do organizatorów, do ACK, jeżeli masz taką możliwość, do adwokata, a potem możesz się relaksować i mieć całą sytuację gdzieś. Jeśli przyswoisz sobie te zasady i zachowania i będziesz ich przestrzegać, to będziesz dobrze uzbrojony do trzymania nerwów w walce przeciw arbitralnemu i brutalnemu państwu wraz z jego aparatem represji.